Cześć, Kawa. Cześć, Alicja. Nawiązując do Twojego pseudonimu, jaką kawę lubisz najbardziej? Kawa dla mnie musi być czarna, bez cukru i bez mleka. Najlepsze podwójne espresso. Czyli klasyk. Czyli musi być mocno. Kawa dlatego, że lubisz kawę, czy dlatego, że masz tyle energii? To można powiedzieć, że się wzięło już od liceum, od mojego kolegi, który zaczął mówić na mnie kawa, bo to się wzięło od nazwiska. Ale później, że tak powiem, można to mocno podciągnąć do tego, że mam dużo energii. Okej, rozumiem. To w takim razie, co Cię motywuje do działania? Żeby znaleźć motywację w życiu, no to najbardziej pomaga mi właśnie muzyka. Nawet, że tak powiem, podczas sprzątania pokoju musi coś lecieć w tle, żeby po prostu taki vibe tego poczuć i wtedy, że tak powiem, nie czuję się tego, co to się robi właśnie. Czy to jest muzyka elektroniczna, czy raczej coś w ogóle nie ze swojej dziedziny, nie wiem, słuchasz Chopina? Że tak powiem, też miałem taki epizod w życiu, gdzie słuchałem trochę muzyki klasycznej. Ogólnie szeroko pojętej muzyki z bardzo dużej ilości gatunków słuchałem, ale najbardziej teraz jestem przy muzyce elektronicznej. Czyli, że tak powiem, lubię bardziej takie cięższe brzmienia. Okej. Czym inspirujesz się przy tworzeniu? Jakieś gatunki muzyczne, inni twórcy? Jeśli chodzi o inspirację dla muzyki podczas tworzenia, nie można do końca nazwać to tworzeniem. To jest bardziej miksowanie. Choć, że tak w planach mam, że tak powiem, na urodziny, żeby sobie sprawić jakiś syntezator i zacząć już produkcję. Ale inspiracje właśnie brudzą się właśnie w mojej głowie. Coś zobaczę, że tak powiem, na YouTubie. Coś jest wrzucone do playlisty, później to jest wykupywane i pobierane. I wtedy zaczyna się ten proces miksowania, tworzenia. Okej. Czyli nie podglądasz raczej innych twórców, jak oni łączą te kawałki. Raczej po prostu w twojej głowie się to rodzi i... Też nie do końca, bo wiadomo, że jak się gdzieś na jakimś festiwalu ewentualnie się ogląda właśnie jakieś miksy, no to... Gdzieś tam zawsze coś się wyciąga z tego. Co jest najważniejsze w Twoich miksach i czym są dla Ciebie? Dla mnie to jest trochę taka odskocznia. I moje miksy są tak naprawdę moją inwencją twórczą w głowie. To, co po prostu ja chcę zrobić z dwoma utworami. A skąd wiesz, że publiczności podobają się Twoje miksy? To już, że tak powiem, jeśli chodzi o granie na żywo, to zazwyczaj jak gram, to jestem skupiony mocno na konsoli, ale gdy po pewnym czasie spojrzę się na publikę i jest, że tak powiem, są ludzie, bawią się do tego, no to miło się robi na serduszku. Czyli to jest wyznacznik ilość osób? Wyznacznik ilość osób też. Fajnie jest, jak się zbiera, że tak powiem, opinie po występach. No i wiadomo, że zazwyczaj ludzie przychodzą, żeby pogratulować, niż żeby powiedzieć, że coś poszło nie tak. Im więcej tego jest, no to bardziej serduszko się cieszy. A jak doszło do powstania twojego projektu, twojej muzyki? Można to nazwać projektem, można to nie nazywać projektem. Doszło to przez taki sposób, że 2 lata temu około podczas jednej imprez poznałem jednego z DJ-i, właśnie Atkę, i podpytałem go, o co tutaj chodzi, a on po prostu wziął mnie za konsolę i pokazał mi, o co w tym chodzi. No i od razu mi się bardzo to spodobało. Po 2 miesiącach kupiłem swoją konsolę i gdy zacząłem się tym bawić, zrobiło się to dla mnie takim placem zabaw. Wylewaniem tego, co ja mam w głowie, tego, co mogę zrobić z tym. No i po prostu to było dla mnie coś super. Okej. Jakie masz plany na przyszłość? W kontekście oczywiście muzycznym. Jakichś takich większych planów nie mam. Na pewno to będzie kontynuacja tego, co robię. Traktuję to bardziej hobbystycznie niż jakoś w kierunku jakimś zarobkowym. Po prostu kontynuacja tego, co robię. A w takim razie będą publikowane jakieś nagrania, jakieś twoje live akty? Mam parę publikacji, ale że tak powiem, niektóre nie są publiczne.
Może też postaram się więcej po prostu wrzucać na internet tego, co nagrywam. Aczkolwiek raczej wolę, gdy mam jakąś publikę i gram dla kogoś gdzieś na jakimś festiwalu. Mhm, okej. Okay. A w takim razie gdzie Cię będzie można posłuchać? Mam profil na SoundCloudzie. Mhm. Są tam chyba tylko dwa publiczne jak na razie numery. Jest Instagram, którego, że tak powiem, trochę zaniedbałem. Mhm. I teraz, że tak powiem, będzie się zbliżać otwarcie takiego sezonu festiwalowego, czyli rejwowisko. Mhm. Serdecznie zapraszam. Okej, okay, zapraszamy. A powiedz mi, czy masz jakieś muzyczne marzenie, ewentualnie pozamuzyczne? Jeśli chodzi o muzyczne marzenia, to na pewno będzie teraz własny syntezator, jakiś Groovybox. Mhm. Po to, żeby po prostu zwiększyć trochę swoje możliwości. Mhm, okej. Okay. A pozamuzyczne? Pozamuzyczne? Jakie mam marzenie? Jeśli chodzi o marzenia pozamuzyczne, no to na pewno dokończyć szkołę, do której uczęszczam. Mhm. I że tak powiem, a to też związane właśnie będzie z muzyką, organizacja eventów takich z muzyką elektroniczną. Okej. Okay. W takim razie tego Ci życzę i dziękuję za ten wywiad. Do zobaczenia na kulturalnym graniu. Dziękuję. Do zobaczenia.